Jak zwykle Michał z Władek Team. Słuchajcie. No, ja wiem, że prezes od sponsora rządzi się swoimi prawami, jest jeden puchar, omawiana jest jedna dyscyplina, jedne fajne zawody, ale słuchajcie, no nie byłbym sam, gdybym nie pokazał Wam tej ilości pucharów, którą zdobyli nasi zawodnicy tylko i wyłącznie w maju. Słuchajcie, zaczęło się od Flondry na Helu, pierwsze i drugie miejsce oczywiście dla Władek Team, potem mieliśmy tą belonadę, tą wysublimowaną, tą pucką, gdzie się wchodzi w woderach do wody, spiniguje się za tą beloną, tam mieliśmy drugie miejsce na. Nasze, trzecie miejsce nasze, najdłuższa ryba nasza, no tutaj mamy jeden malutki pucharek, bo się więcej po prostu nie zmieściło w naszym małym 80-centymetrowym stole obrotowym. Potem mieliśmy belonadę tą ogólnopolską. Ogólnopolska belonada, zjeżdżają się wszyscy najlepsi, po prostu spingiści morscy. No, i my mamy drużynowo drugie miejsce i indywidualnie drugie miejsce. No, szacun panowie z Władek Teamu, naprawdę żeśmy zdeklasowali troszeczkę tych rywali na pewno ilością, bo było nas ponad połowa zawodników na tej ogólnopolskiej belonadzie 15 już naprawdę to była bardzo fajna belonada. Było nas ponad połowa zawodników, to był Władek Team. W międzyczasie, oczywiście, mieliśmy Grauvela. Na Grauvelu, no, tam sobie zobaczcie, o, tam sobie zobaczcie relacje. Słuchajcie, no, pierwsze miejsce i drugie w klasyfikacji Polaków, no, oczywiście należą do nas. Dwóch naszych zawodników, Mirek Gola Michał Bolda, jadą do Grecji, ale Michał Bolda, piętnastolatek, no, pokazał, kto tu rządzi, tak? Nie dość, że był w juniorach pierwszy, to oczywiście był też pierwszy w, klasyfikacji no, seniorów, no, tej, tej, tej głównej, no naprawdę, słuchajcie, najlepszy Polak na Welu nasz piętnastolatek rozwalił system. No i co tam jeszcze? Słuchajcie, no na przykład, no, był jeszcze Grand Prix Polski było, Puchar Kungera. Takie coś dostaliśmy od Kungera. Naprawdę dzięki, dzięki panowie za super współpracę. No myśmy no, razem z Kungerem wspólnie robiliśmy to Grand Prix. Myśmy zajmowali się tymi technicznymi zagadnieniami. No mieliśmy do dyspozycji dwa kłady. To, oczywiście rozstawialiśmy numerki, nasze numerki, żeby była jasność bardzo takie fajne. Zobaczycie zresztą je na, na przybitkach za chwilę Ale słuchajcie, no, pomogliśmy Kongerowi Konger nam pomaga, naprawdę szacun Bardzo fajnie się ta współpraca tutaj zaczyna Jest naprawdę fajnie No i oczywiście, kto wygrał Grand Prix Polski? No, Władek jak zwykle Jak zwykle Władek, ale powiem tylko taki dorzucę kamyczek Taki dodatkowy, że słuchajcie Chyba 60 zawodników było Myśmy tylko 9 wystawili naszych no i na to 9 tych osób, 5 osób, czyli ponad połowa jest w pierwszej dziesiątce Grand Prix Polski. No oczywiście pierwsze miejsce też dla nas, tak. Ale słuchajcie, jeszcze czterech jeszcze chłopaków oprócz tego pierwszego miejsca jest pierwszej dziesiątce naprawdę mega grubo. No i byłoby więcej, gdyby po prostu, bo tam było dużo dużo miejsc aequo. około dziesiątego miejsca, także byłoby nawet więcej naszych w tej dziesiątce. Ale dobra, no tyle pucharów mamy zdobyliśmy je w maju, a teraz lecimy z tym jednym pucharem, który za chwilę omówimy bardzo dokładnie. No i witamy ponownie po małej przerwie reklamowej. Taki żarcik. Słuchajcie, no dzisiejsza nagroda to będą wędziska kongera. E, mamy ich cztery sztuki. A, a wędziska, no będzie ciężko tutaj pokazać. Ja myślę, że za chwilę pokażemy wam to na przybitkach. Są to te same wędziska, które były używane przez naszych zawodników podczas bicia rekordu Polski na plaży we Sawowie, Tak jak już żeście pewnie widzieli, mamy takie coś. No, przepiękna sprawa. Nie wiem, jak w tym będziemy losować, a zresztą za chwilę o tym, o tym powiemy. Certyfikat: villa Pomorzanka, Grzegorz Turski, Władek Team. Przez 10 dni nocy łowili rybki na plaży we Wadesołowie. Najdłuższe łowienie ryb bez przerwy, jeden po drugim, ale słowo klucz, które tutaj jest i które no jakoś spina to wszystko, co my robimy do tej pory, to jest w ramach propagowania wędkarstwa morskiego. Słuchajcie, tak jak dobrze wiecie, Władek Team, no duży nasi składzie na to, żeby no, propagować nasze wędkarstwo morskie. Tam możecie sobie zobaczyć majówkę Władek Team zeszłoroczną, jak to wyglądało. Oczywiście, jak zwykle, nasze naklejeczki pokazywaliśmy ludziom, naklejeczki dawaliśmy oczywiście dzieciom. No Wyglądało coś takiego jak Wielka Orkiestra Światowej Pomocy, tylko że niebieska, morska, mm, bardzo dużo ludzi podchodziło do nas. Wtedy mieliśmy darmowego grilla, bardzo dużo ludzi podchodziło, dostawało kiełbaskę, no i o, mieliśmy takie prelekcje na temat balony. W tym roku, teraz możecie sobie zobaczyć to na przybitkach. Mieliśmy również lekcje, również bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Lekcje prowadziła pani Aleksandra. Ja też dorzucałem zawsze swoje trzy grosze. Oczywiście codziennie coś tam mieliśmy dla tych naszych Milusińskich. Pokazywaliśmy im te rybki, pokazywaliśmy jak one mniej więcej wyglądają teraz, jak wyglądają, jak były malutkie. Określaliśmy też ich, ich położenie geograficzne, na przykład jeżeli chodzi o Belony, bo to jest bardzo duża ciekawostka. No i ogólnie było bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawie, słuchajcie, tam w rogu góry ekranu macie też oczywiście nas, naszą taką Biblię wędkarską, taką kwintesencję różnych aspektów od, od tego. Gdzie ile trzeba zapłacić, żeby połowić w naszym przepięknym Morzu Bałtyckim, poprzez to, co założyć na haczyk. Także śmiało sobie możecie tam wejść, zobaczyć. To jest strona, która nie zniknie. To jest strona, która została też stworzona na potrzeby właśnie bicia tego rekordu polskiego, ustanawiania jego. Chodzi o to, żeby edukować, maksymalnie edukować na wszystkich możliwych płaszczyznach, czyli nie tylko face to face na plaży. Ale również, jeżeli ktoś później będzie chciał sobie zasięgnąć jakieś informacje, to oczywiście te informacje ma. Jeżeli chodzi o sam ten rekord, bo trzeba powiedzieć parę słów, naprawdę wiele nie chcę wam, wam tutaj mówić, ale parę słów trzeba powiedzieć o tym rekordzie. Bardzo ciężko go było ustanowić. Po pierwsze, w rekordzie muszą wziąć zawodnicy jednego klubu. I teraz, no bo to są wytyczne, które dostaliśmy od biura rekordów. I teraz zobaczcie, 60 zawodników mniej więcej musiało wziąć udział. W tym, w, tym, w, tym, w, tym, e, w tym biciu rekordu Jaki klub ma 60 zawodników Klub morski tak Bo nie mówimy o PZW Mówimy o typowych klubach morskich e, Naprawdę szacun dla tych ludzi Że byli u nas Oczywiście trzeba było mieć e, Namiot cateringowy Co żeśmy mieli Widzieliście to na przebitkach Zresztą teraz sobie też zobaczcie Jak to wyglądało Naprawdę sporo tego wszystkiego trzeba było, było mieć e, Trzeba było mieć namiot Zaplecze też cateringowe Zaplecze socjalne, techniczne, apteczkę, masa biurokracji, naprawdę bardzo dużo tych papierów, gdzieś około 2-3 centymetrów papierów poszło do biura rekordów z różnymi podpisami, numerami, numerami telefonów do różnych ludzi, którzy no patrzyli nam na ręce przez ten cały okres 10 dni. Oczywiście musieliśmy mieć kamerę w trybie live, która cały czas pokazywała. Nas patrza, patrzyli nam na ręce po prostu. Dodatkowo oczywiście musieliśmy nagrywać dużo materiału wideo. No macie tam w rogu ekranu, macie link do strony bicia rekordu. Także naprawdę robiliśmy takie swoje wewnętrzne filmiki, ale też masa tego materiału jest do dyspozycji biura rekordów. No, i to całe, całe maglowanie tych papierów trwało miesiąc. No i po miesiącu dostaliśmy informację, że po analizie tych wszystkich materiałów, które żeśmy do nich dostarczyli, tego wszystkiego, co podczas bicia rekordów również dostarczaliśmy w trybie bieżącym, no został nam przyznany ten certyfikat, więc naprawdę jest bardzo fajnie. My się bardzo z tego cieszymy. Naprawdę bardzo dużo żeśmy poświęcili na to czasu i energii. Szacun dla wszystkich wędkarzy, którzy wzięli w tym udział i jest dobrze, ale słuchajcie, żeby nie przedłużać, pokazałam Wam na, na samym początku te wędziska Kongera. Firma Konger współpracuje z nami, zresztą wiecie tutaj, no, na przykład mamy coś takiego, co dostaliśmy od nich na Grand Prix Polski, które odbiło się teraz też w maju. Bardzo fajna sprawa. No Konger docenia nas, my doceniamy Kongera, naprawdę fajnie się z nimi współpracuje. Dali nam po prostu cztery wędziska, kołowrotki, dużo żyłek. Te żyłki z były dosyć grube, zawodnicy sobie robili z nich przypony, bardzo fajnie się sprawdziły. Co do wędzisk, wędziska żeśmy wykorzystali w taki troszeczkę nietypowy sposób, ponieważ wszystkie cztery wędziska były uzbrojone i każdy z zawodników mógł sobie im pomachać, czyli mógł sobie pomachać wędziskiem 4,5 metrowym i mógł sobie pomachać wędziskiem krótszym, 4,2 metra. To są identyczne wędziska, tak? I on mógł sobie e, zobaczyć, które mu się lepiej ładuje, który on potrafi lepiej załadować, bo to tak normalnie wychodzi. Zawodnik, który ma dużą, dużo siły, jest na przykład wysoki, mu będzie lepiej leżeć w dłoni takie większe wędzisko, dłuższe i on będzie w stanie lepiej załadować i będzie mógł dalej posłać ten zestaw, niż powiedzmy zawodnik, który po prostu nie ma za dużo siły, czy na przykład to jest kobieta, bo u nas w klubie no mamy już tych kobiet trochę sporo, no i po prostu kobiety preferują te krótsze wędziska, bo nie mają tyle siły, żeby przy tym wymachnięciu, no to odpowiednio mocno załadować to wydziska. Pamiętamy siła razy ramię, więc jest naprawdę trzeba mieć sporo tej siły, żeby to ramię jednak odpowiednio szybko wymach po prostu szybki zrobić. Dobrze, także to by było tyle. Mamy ten certyfikat, ale nie będziemy w certyfikacie dokonywać tego losowania, ponieważ Grzegorz i Władek Team zrobiliśmy sobie taki puchar pamiątkowy, bo to nie jest puchar, który dostaliśmy od Biura Rekordów. Biura Rekordów nie daje puchary, tylko tak jak widzieliście, taki certyfikat. No rekord polski, SUV Casting, 60 wędkarzy, 240 godzin, Władysławowo. Sławowo. Super puchar, ekstra, tylko że ma taki jeden minus, że tutaj o, jest takie coś słabo trochę. Ale myślę, że za chwilę jakoś mimo wszystko dokonamy losowania, a dzisiaj będziemy losować cztery wędziska kongera. To są te same wędziska, które po prostu brały udział na plaży we Władysławie, którymi nasi zawodnicy łowili. No nie są to wędziska jakoś, jakoś zepsute, czy, czy po prostu zużyte. Warto też powiedzieć jedno, że przez to 10 dni łowienia na plaży we Władysławie żadne wędzisko no po prostu nie pękło, nie stało się z tym wędziskiem nic. Także naprawdę super się sprawdziły. No i przystępujemy do losowania. Podem. No i witam Was serdecznie w tej najlepszej części filmu, tej najbardziej oczekiwanej, e, tego prezentu od sponsora. Losowanie tych prezentów. Przygotowałem sobie taką karteczkę, tak jak widzicie 4,5. Chodzi o to, że tutaj będą dwa nazwiska odnośnie 4,5 metrowych wędzisk, dwóch i dwóch wędzisk 2,5 metrowych. E, 4, 4, metry 20 m. Także za chwilę sobie to nakleimy. Ponieważ nasz puchar jest taki z dziurą, to wymyśliłem takie coś. Wrzucę najpierw do szklaneczki, te nazwiska, żebyście też widzieli, że wszystko tam fajnie wpada. A następnie, jak już będą w tej szklaneczce, po prostu. Jakoś to się tam za chwilę zrobi, za chwilę jakoś to wymyślimy. Zrobię takie coś, O, żebyście widzieli tą szklaneczkę, postawię ją na takich e, e, szmatkach. Słuchajcie, ja jeszcze takie coś dodatkowo. Każdy dzisiaj dostanie, czyli te cztery osoby dostaną jeszcze dodatkowo taką, taką ściereczkę od grafa. Super sprawa, bo zobaczcie, to jest fajnie zapakowane, bardzo mocno ściśnięte. Dzięki temu możemy to sobie schować do kieszonki, dużo miejsca nie zajmuje, a jak potrzebujemy taką ścierkę, to po prostu to rozpakowujemy. To jest normalnie bardzo fajna, spora, duża, bo mniej więcej takich, taki, słuchajcie, rozmiarów ścierka. Także no, na śledzie belony wspaniała sytuacja. Dobra, ja to tutaj tak ustawię. O i teraz będę ciął nazwiska. Nazwisk mamy, tak jak wiecie, coraz więcej. Tych nazwisk po prostu jest. Patrzę na tryb life, na naszą komisję weryfikacyjną, tutaj macham. Piotr Cejnowa na mnie patrzy, i Michał Bolda. Bardzo fajnie. To wystarczy, żeby, żeby wszystko było ok. Bardzo delikatnie staram się to kroić, wiecie, bo różnie bywa, czasami gdzieś tam te fistaszki potrafiły nam umknąć, ale myślę, że przy założeniu, że mamy taką szklaneczkę, wszystko jest mega transparentne w tym momencie, nic nie może się gdzieś tam wywalić. Gdzieś tam nam zgubić. Także leci druga. A powoli, powoli. No, i najpierw będziemy losować dwa nazwiska na wędziska 4,5 metra. A następnie dwa nazwiska na te nieco krótsze 4,2 metra. E, myślę, że będzie fajnie. Zresztą zawsze jest u nas fajnie. Ha! U nas jest zawsze fajnie. Tutaj mamy te wszystkie, e, wszystkie nasze nazwiska, można je tak dodatkowo troszeczkę jeszcze pomerdać. Dobra, ja po prostu, żeby, żeby, żeby już wiecie, nie, nie, nie tutaj nie pajacować, wsadzam to do środka i co? I wylosuję, wylosujemy nazwisko. Oczywiście każdy dostaje dodatkowo taką ściereczkę grafa, e, najpierw losujemy dwa nazwiska na 4,5 metra. Może zrobię tak, że coś tam może wypać, Ale ok. jak wypadnie, to, to się nie liczy. Wiadomo, że to jest to, co ja trzymam w ręku. To, e, to jest e, to nazwisko. Adam Dasznik. Adam Dasznik. 4,5 metrowe wędzisko dostajesz. Fajnie. Lecimy. Drugie nazwisko 4,5 metrowego wędziska. Kto to dzisiaj wylosuje? Sprawdzamy. O, 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 o. Pach. Lecimy. Jacek Sterniuk, Jacek Sterniuk, bardzo fajne jacko. E, także mamy już e, te dłuższe wędziska. E, no, lecą do Was chłopaki, a może się jakaś dziewczyna kurczę, tutaj trafi na to dłuższe, krótsze wędzisko. Bo tak jak mówiłem, o, zamknę oczy, tak jak mówiłem, wędziska te krótsze są lepsze nieco dla takich osób, które mają mniej może siły, albo po prostu, no nie wiem, czy to na przykład jest kobieta, może jakiś junior, o, mam już jeden fistaszek i Maciej Granc i ostatnie, ostatnie wędzisko z, z Kongera, to krótsze lecimy, może tak, ja tutaj wyciągnę o troszeczkę tych, 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 tych karteczek i teraz z tego postaram się, o Właśnie jedną wyciągnąć i to, ma, to jest Tomek Kolop. Kolp, Tomek Kolp, przepraszam, e... pomyliłem się w nazwisku. To są zawodnicy, którzy wylosowali w tym miesiącu prezent od sponsora. Tak jak widzicie, są cztery prezenty od sponsora na jednym losowaniu. Jest coraz lepiej, a w przyszłym miesiącu. Kolejne losowanie 24 o godzinie 19. Trzymajcie się. Cześć.